Nie no, z Monią bym nie zawalczyła. W sensie, wiadomo, że jeżeli by doszło do takiej sytuacji, że taka walka, nie wiem, byłaby ciekawa w jakimś stopniu, to nie wiem, jest może na to 1% szans, ale więcej raczej nie. Więc no. Z Marty Lenti też nie chciałabym, przecież ona jest o wiele ode mnie większa. Jakby Marty Lenti jest potężną kobietą, w sensie po prostu jest taka, wiecie, mocno zbudowana i tak dalej. Więc... Aj, dobra, już mi się nie chce gadać o tych walkach. Boże, się... masz chłopaka. Jak widzieliście po ostatniej piosence, to chyba wiadomo, że nie. No. Nie, rozstałam się z chłopakiem. Jakiś czas temu. Tak swoją drogą, to w dobie tego wszystkiego, co się wydarzyło, dużo ludzi zaczęło sobie po prostu dopowiadać jakieś rzeczy, spiskować i tak dalej. I tak szczerze zastanawiam się nad tym, oczywiście będę musiała o tym pogadać też z Bartkiem. I chyba bym po prostu nagrała film, w którym wam wyjaśnię, jak to wyglądało. Bo dużo nie wiecie po prostu, ponieważ Bartek przez długi czas po prostu się nie chciał ujawniać w ogóle. Co mnie w ogóle zdziwiło, że w końcu pokazał aż tyle i że się ujawnił w tej piosence. I może jak z nim o tym pogadam, czy po prostu, czy mogłabym o tym powiedzieć wszystkim, no to bym opowiedziała całą historię tego wszystkiego. Bo jest kilka faktów, o których możecie się po prostu nie spodziewać i których nawet nie wiecie. A tak to wyglądało przez długi czas i po prostu też chciałabym w końcu o tym opowiedzieć, bo przez ten cały czas wy nawet nie widzieliście, że mam chłopaka tak naprawdę, a byliśmy ze sobą przez 4 lata, więc... A też nie chciałabym, żebyście myśleli, że ja teraz robię sobie jakąś akcję marketingową, żeby wypromować swój projekt i że robię to na plecach zerwania... Nie wiem, dobra, chciałam powiedzieć coś mądrego, ale mi nie wyjdzie. No na pewno nie chciałabym wypromować projektu swojego kosztem swojego zerwania, dlatego że była to... Wiecie, to nie był związek, który trwał, nie wiem, 2 miesiące. I po prostu była to dosyć... ciężka sytuacja w moim życiu i nigdy bym nie budowała na czymś takim zasięgów. I ja też w sumie odezwałam się do Zeby, bo zobaczyłam film Zebo, nie wiem, czy to się tak wymienia, bez różnicy. I wysłałam do niego kilka głosówek, bo byłam dość zdenerwowana. Bo po prostu trochę mnie zabolał fakt, że wiecie, że Zebo, Rewo wypowiedzieli się, wiadomo, że oni to powiedzieli ze swojej perspektywy, jak oni to widzą ze strony widza, ale mimo wszystko nakierowywują ludzi, jak ja bym to zrobiła dla zasięgów i że to jest jakaś specjalna, zaplanowana akcja promocyjna i że my tak naprawdę jesteśmy razem, czy coś takiego. No nie. Nie. Ja po prostu, wiecie, ja przez 4 tygodnie jeździłam na obozy, mnie w domu X praktycznie, ogólnie, a oprócz obozów, mnie po prostu w domu X praktycznie nie ma i okazało się, że było to nagrywane wtedy, kiedy nie wiedziałam i najprawdopodobniej były w to zamieszane osoby, które są z mojego bliskiego środowiska, a co lepsze, nikt mi nic o tym nie powiedział, więc postawcie się w mojej sytuacji, jak ja się czuję teraz, kiedy ludzie, nie wiem, obwiniają mnie, że obwiniają, kiedy zarzucają mi, że ja robię jakiś skok marketingowy, dlatego, że nie wiem, że Boskiowski, czy tam Piotrek, który realizował też mój klip i ogólnie też realizuje mój kanał cały od samego początku, jest to zamieszane. A wiecie dlaczego? Dlatego, że moi przyjaciele to też byli przyjaciele Bartka i po prostu to wszystko jest bardziej skomplikowane, niż wam się wszystkim wydaje. I tak jak mówię, to nie jest teraz moment, żebym ja o tym dokładnie opowiadała, tylko po prostu jeżeli... Po prostu może wam to opowiem innym razem, albo po prostu nagram jakiś film, gdzie wam to po prostu wszystko przybliżę, bo chciałabym, żebyście wiedzieli, jak to wygląda naprawdę i po prostu nie chcę, żebyście sobie tworzyli jakieś historii sztucznych. I nie wiedziałam, że ta piosenka wychodzi i siedziałam sobie wtedy wieczorem na obozie pijąc drinka i w momencie, kiedy to wyszło, to po prostu Karol do mnie podszedł i pokazał mi to, że coś takiego jest, bo ktoś tam to udostępnił też z teamu. No, a ja w ogóle wtedy sobie robiłam wieczór bez telefonu i nawet nie miałam telefonu przy sobie i to po prostu ktoś mi pokazał, więc... Ach, aż się zestresowałam.
To w ogóle jest dziwne, bo na przykład taki boski oski jest w ogóle w takiej dziwnej, powalonej sytuacji, bo wiecie, ja mu mówię jakieś rzeczy, które są dla mnie tam, są prywatne i mówię mu to w tajemnicy. Okazało się, że mój były robi to samo, a on chce być w porządku dla nas obu, bo obydwoje jesteśmy dla niego bliskimi osobami i robi się syf potężny powoli, no. Robi się syf, powiem wam tyle. Jest jeszcze jedna rzecz, ale ja nie mogę wam teraz o tym powiedzieć. To będzie najdłuższy makijaż w moim życiu chyba. Dobra, czekajcie. Jesteś bedosia. Nie jestem BDS-iarą. Ej, powiem wam szczerze, że ja naprawdę nie przypadałam za twórczością BDS-a i dopiero ostatnio jakoś tak niektóre nuty mi przypadły do gustu, ale tak to serio, jakoś nigdy nie byłam BDS-iarą. Jakoś, nie wiem. No. Ej, dobra. Nie wiem. Ej, właśnie już sobie porobisz tatuaż. Macie jeszcze jakieś pytania do mnie? Odnośnie czegokolwiek. Nie jest to jej przyjaciel. Nie wiem, o co chodzi. Czekajcie, uwaga. Muszę się tylko... Tak strasznie dbam o ten tatuaż, bo chcę, żeby był taki mega ładny. Wiecie, o co chodzi. Więc tam, więc go smaruję często. Przełożysz serce. Ja to już mam po prostu drętwotę rąk, jak ja mam te serca przykładać po tych obozach. To ile ja tam serc przykładałam już, to... Ach. Co? Co oznacza data na końcu piosenki twojego chłopaka? Ja naprawdę nie mam pojęcia. Powiem wam, że czekam chyba na to bardziej niż wy, więc... Bo nie wiem, czego mam się spodziewać. Nie wiem, czy czegoś pozytywnego, czy czegoś negatywnego. Nie wiem. No. Co sądzisz o dramie Pauliny Leksi w internecie? Boże, ja nie chcę się o tym wypowiadać. Ja po prostu już tyle się naoglądałam tych editów na TikToku, że ja mam po prostu potąd tego. Jakby, kurde, ja znam Paulinę 11 lat. Ponad. I przyjaźnimy. I ona jest dla mnie jak siostra. I ja po prostu wiem, że ona nie jest złym człowiekiem. I ona nie chciała nic złego zrobić, powiedzieć. Tylko ona po prostu czasami... ma inne poczucie humoru i troszeczkę inaczej odbiera pewne rzeczy, niż inni mogą to odebrać, jak ona coś powie. Wiecie, o co chodzi? My ogólnie tak mamy. Ja też tak czasami mam, że palnę coś i dla mnie to jest w porządku, a potem okazuje się, że na mnie jest coś... Miałam taką sytuację nawet z Monią i Ziłką kiedyś. Ja powiedziałam coś w żartach, one się potem na mnie obraziły i był problem, bo coś powiedziałam, a dla mnie to było w formie żartu i nie chciałam jakby ich urazić, a okazało się, że je to w jakimś stopniu zabolało. No i co? I czasami tak bywa. No, czasami tak bywa. I to zazwyczaj, wiesz, wiecie, pojawia się w sytuacji, kiedy dwie osoby się zazwyczaj nie znają i nie wiedzą jakby, co druga osoba miała na myśli. Plus, no, więc wiecie, no też ta gala, dużo emocji było podczas tego wszystkiego. I no, więc wiecie, jak jest. Że tak... Ale nie wiem, Paulina chyba już tłumaczyła, ale Paulina to w ogóle, ona się łatwo unosi też w takich sytuacjach, więc no. O Jezu, czytałam jeden komentarz przerażający. Jesteś żugajką? Ja chyba na streamie Multiego powiedziałam, że ja nie jestem żugajką. Niestety nie zaliczam się do fandomu żugajek. Co ja teraz chcę zrobić? Rzęsy pomalować. Dobra. Maluję rzęsy. Ile byłaś z moim chłopakiem? Ponad 4 lata. Kawał czasu. Dobry masz kontakt z psycholką. Tak, mam dobry kontakt, ale właśnie jest pewna rzecz, o której też nie wiecie,
o której Wam, jeżeli dogadam to ze wszystkimi, ze wszyscy będą z tym okej, okay, opowiem Wam właśnie w tym filmie. Bo to jest dłuższa historia, skąd się wzięła psycholka. W sumie nie jest aż tak długa, ale po prostu ciekawa. No. Więc ten. Co? Ej, ale drama z Miką Fają to już jest stare. Nie wiem, już w ogóle. Skąd się wzięła psycholka? No, Olka. Psycholka. Olka wie, że to jest dziwna sytuacja. I dziwna historia. No. Słuchajcie, nic nie dzieje się z przypadku. Generalnie. Zawała Julcie i Patkę. Julcia mieszka w domu obok, a Patka się wyprowadziła z domu X, więc ciężko, powiem wam. Ej, w ogóle idę na spotkanie. Zaraz. Dlatego się oganiam. Na dość takie w sumie istotne spotkanie. Bo jest pewna osoba, na której mi zależy, żeby była w projekcie. Idę się właśnie z nią spotkać, pogadać. Więc no. Ile miałaś chłopaków? Już wam mówię. To jest dosyć szybka historia. Ja zaczęłam mieć pierwszego chłopaka dość wcześnie, dlatego że mój pierwszy facet, z którym byłam, ja wtedy byłam w trzeciej gimnazjum, on był ode mnie starszy, on wtedy był drugie liceum i ja z tym chłopakiem byłam 3 lata. Więc no długo. 3 lata z nim byłam. To był mój pierwszy taki poważny związek. Potem byłam z innym chłopakiem, tylko że to był... W sensie swoją drogą, bo z tym drugim chłopakiem jak byłam, no to ja naprawdę go bardzo mocno kochałam. Ale trochę bez wzajemności, dlatego że kopnął mnie w dupę. Ale to też był skomplikowany związek, bo na odległość, on mieszkał w Anglii, ja mieszkałam w Polsce, więc... no generalnie jak ja bym się tam nie przyprowadziła, albo on nie wrócił do Polski, to nie miało zbytnio przeszłości, taka jest prawda. Bo wiecie, widywać się raz na jakiś czas, no to nie służy po prostu żadnej relacji moim zdaniem, więc... To i tak nie miało przyszłości, to nie zmienia faktu, że byłam wtedy zakochana. No i potem on mnie zostawił i miałam okres, gdzie bardzo, bardzo to przeżywałam, bardzo mnie to dotknęło. I można powiedzieć, że w pewnym momencie swojego życia sięgnęłam takiego dna, że tak powiem. To jest też coś, o czym... coś dna. No po prostu. Przeżywałam to na swój sposób. I wtedy pojawił się mój były chłopak, z którym byłam 4 lata i to tyle. Koniec moich historii miłosnych. Tak to wyglądało. Więc no nie miałam w swoim życiu dużo chłopaków, bo no tak jak mówię, ja widzicie, że wiązałam się w dłuższe związki. Znaczy, no ten pomiędzy to w sumie trwał pół roku, więc no nie był jakiś długi, ale no... Dobra. Co z Leksiem? No Leksiu w ogóle, wydaje mi się, że ja nie będę tutaj się na temat Leksia wypowiadała, dlatego że po to on był w psiakobusie, żeby wam opowiedzieć swoją historię. Mam nadzieję, że ten psiakobus za niedługo już będzie na YouTubie, żebyście mogli sobie poznać historię Leksia. I naprawdę, posłuchajcie tego, bo nie wszystko wygląda tak, jak się wydaje. No. Więc po prostu... Jakbym po prostu zobaczcie ten materiał, jeżeli jesteście ciekawi. Czemu Nitro ma taką wulgarną zwrotkę? Słuchajcie, Nitro sobie sam zwrotkę napisał i ja nie chciałam ingerować w to, jak ona będzie brzmiała. Jakby, wiecie, to była nasza piosenka, on sobie napisał swój tekst i tyle. Tak chciał, żeby była? Tak jest. Przez te przekleństwa i tak mamy teraz, wiecie, ograniczone jakby zarabianie, a przez to jest ograniczony zasięg potem i tak dalej, więc są tego tam jakieś skutki, ale mi bardziej zależało na tym, żeby po prostu on miało zwrotkę, z której, no po prostu, która będzie jego i tyle, nie? Więc no. Nie wiem, ja chyba jestem pomalowana już. W sensie nie chcę mi się bardziej malować, tak szczerze wam powiem. Nie wiem, może włosy poczeszę. Będzie nutka z masnym Benem? Nie wiem w sumie. Nie zastanawiałam się chyba nad tym. Nie trzeba teraz z nim nagrywać, nie? Sentino wygląda jak starszy cegła. Autentycznie. Zobaczcie sobie zdjęcia, jak
Totalnie. Ja po prostu ostatnio zobaczyłam podobieństwo. To jest niesamowite. Porównajcie sobie zdjęcie Sentino, porównajcie sobie zdjęcie Cegły. Cegła to jest młodszy Sentino. Real talk. Bo on teraz jeszcze zmienił fryzurę i właśnie w tej fryzurze. Ej, zastanawiam się, co zrobić z tymi doczepami, bo te włosy tak mnie denerwują, są tak długie i po prostu są wszędzie i tak. Jest tyle problemów z pielęgnacją tych włosów, ale są tak przepiękne. Nie wiem, co mam z nimi zrobić. No. Zostawić je czy nie? Ej, w ogóle jutro idę na shifta, idę na urodziny Little Monster, więc can't wait, serio, bo ja w ogóle, mi się tak na tym shifcie podobało ostatnio, fajnie było, bo pogadałam sobie z różnymi osobami, nawet ten stream był git, mimo że gadałam tam głupoty, bo byłam po tych drinkach, ale fajnie. I chyba jutro na shifcie gra Czarek, a potem są urodziny Angeliki, więc też fajnie. No. Zostaw. Paty jest w ciąży. Pierwszy słyszę. Słuchajcie, to jest przerażające. Mi się dzisiaj śniło, że byłam w ciąży, ale tak, to był tak realistyczny sen. Ale nie powiem wam z kim. Ale to było przerażające. To było przerażające. Oh yeah. Ten sen był taki realistyczny, że jak ja się obudziłam, to ja byłam tak szczęśliwa, że to był tylko sen.